Dzień dobry, Jan Piński, Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na dziś, szanowni państwo, powiemy o tym, jak się pali e, burdel na Nowogrodzki. E, to jest moja e, nasza ulubiona metafora, używamy jej co jakiś czas. E, Alfred Hitchcock, e, człowiek, który wymyślił thrillera, czyli taki e, film, e, który nie jest horrorem, nie straszy, nie ma mocy nadprzyrodzonych, a jednak ludzie bardzo często po prostu wybijają palcem albo w fotel albo w oparcie fotela albo w osobę siedzącą obok i to wszystko ze strachu i jego spytano kiedyś o co on chciałby na, jaką scenę chciałby nakręcić, on powiedział, że chciałby być w takim burdelu takim w miarę luksusowym którym wybucha pożar i on chciałby po prostu filmować tą scenę no bo wtedy co się dzieje, no bo i część ludzi ratuje życie, część lat próbuje ratować życie i reputację, czyli żeby nie wybiegać jednak, że może się ubrać, może coś, może niekoniecznie drzwiami frontowymi. porydnie Tak, porydnie To jest, Szanowni Państwo, słynny przypadek z przyjaciela Wiktora Orbana, który został przyłapany przez policję w w którymś z tych krajów Beneluxu. O w Brukseli, w Brukseli na imprezie, A, tak. No to, to, to jest i, I po prostu próbował ratować się, wiejąc nago po rynnie. Podziwiamy do dziś determinację, szanowni państwo. Zagrożenie straszne. Co on tam mógł zostawić na tej rynnie, To po prostu. W każdym razie no, no, no złapano go tak czy siak i, i tylko to, i ta rynna i ta determinacja tylko i wyłącznie spopularyzowała ten numer. Co się dzieje teraz? No, mamy sytuację taką, że jest przerażenie po tym liście gończym w sprawie Michała Kuczmierowskiego. Jest, to jest zabawna w ogóle historia, bo jednym Zobrońców Pawła Szopy, tego pana z Letisbet, jest Jacek Dibuła. E, więc e, z tego, co słyszałem, kancelaria pana Dibuła, po prostu teraz zaczyna prze, prze, przeżywać oblężenie, bo pisowcy dochodzą do wniosku, że. To Tak, tak ale to nie dochodzą do wniosku, że dochodzą do wniosku, że to był, to był ten powód, dla którego nie, nie udało się w pierwszej instancji w prokuraturze prze, przeklepać listu gończego, więc no, wszyscy, wszyscy tam pod hasłem kto może zarekomendować, jak tam, ile ile za ile i, i, i kogo stać. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Niech stać, niech stać. Niech stać. No, to jest tak, wiesz, ty, wiesz bo nie to też jest ciekawa taka sytuacja. bo. A mi za co płacić, dobry prawnik, naprawdę? No, ale przede wszystkim, ja, ja, to ja, jak ja kiedyś pamiętam takiego jednego prawnika, nie mogę wymienić nazwiska, ale co panowie, szanowni państwo, ale była to taka historia, że bronił pewnej osoby za darmo, publicznej, natomiast w pewnym momencie bronił jej za darmo, dlatego że myślał, że osoba jest ofiarą ataku, prowokacji i generalnie biedną, natomiast w toku. Postępowanie, śledztwo okazało się, że klient nie dość, że jest przy Forsie. To jeszcze oprócz tego jest winny wszystkich muzarów, zarzut, wszystkich zarzutów. I w, tamty, w takim wypadku stawka drastycznie urosła do góry. Ja myślę, że tutaj jest tak, że no tutaj są no wiadomo, że. Prawnik ma to do siebie, że musi wychodzić i opowiadać, że klient jest niewinny, natomiast i yy, że jest ofiarą spisku ataku, i na tym polega po prostu cała zabawa, żeby mówić to, nie uśmiechając się. Natomiast no, w tym wypadku rzeczywiście stawki będą wysokie. Ja zresztą yy, przypominam, że rozmawiałem w tej sprawie. Można odszukać tą pierwszą rozmowę jeszcze przed wyborami no, z mecenasem GIBła, to on przewidywał yy, drastyczny wzrost wzrostu. <todgłos》>. Na swoje usługi. Ja, jest ja drastyczny, dla niego to jest świetne. Natomiast, tak no nie, no jednak Jak no klientów tak, czy znaczy nie, no jest, jest wzrost, jest wzrost, bo to wiecie Państwo, jednak mimo wszystko liczba osób, których stać na wykupienie drogich usług, drogich prawników. No to, 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 to pisowców stać, bo to nie, nie każdego zwykłego człowieka. Nie, no ja, więc... spodziewam się, że ja, ja nie, nie dałbym rady. Nie dałbym no to rady. Więc, ma, mamy, więc mamy, szanowni państwo, taką pierwszą panikę, to jest, ta, to jest ta panika, to jest też rozglądanie się. Wiemy dziś o pięciu osobach, które wybrały się do, do innych jurysdykcji. To był pan Kuczmierowski, to był właśnie pan Szopa, ale też pan Burak, pan, jeszcze drugi pan z tego, z... Z Orlenu, tak. z Orlenu. I uwaga, były dyrektor NCBR-u. Więc to byli ludzie, którzy postanowili jednak op opuścić. Pamięat Ale... Lewandowski, właśnie, to jego przyszli klienci, bo ktoś, to będzie mówił, że, że, ktoś, że oni unikają tej bytności w prokuraturach. No nie, on już pozwol. No. <ślesk> To, to pozwie po prostu, bo oni wypoczywają, mają długie wakacje, co nie wolno i wolno im. to ja mam zabrany paszport i dopiero miesiąc temu przestałem się od pięciu lat meldować raz tygodniu na policji. A oni nie muszą. U nich jest okej. Okay. Odstrzechną. Ale... Wcześniej było... razem, razem to no jest pięć lat, no wczoraj tak. na areszt. Wtedy już codziennie się meldowałem, bo do mnie przygotowano do celi. No tak, ta na w, sumie to, w sumie to z pięć, ale... Jeszcze, jeszcze się rozbierałem tam, często też, no tak. Michał Ruk się ten nazywa. Pan Michał Ruk. Tak, tak, tak to jest kolejny, który tam te, 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 no, który sobie po prostu... Dwojga złego, powiem Ci, wolę te, te trzy... A. Dwa w więzieniu, to to... Dobrze, ale mamy tak. Mamy, mamy, szanowni państwo, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest kompletny bałagan, który się zrobił w związku z nadchodzącym kongresem. Jarosław Kaczyński chce przemeblować partię tak, żeby już w zasadzie nie było żadnej możliwości odwołania go. I tak jest trudno, ale ma być tak, że, że nie będzie można w ogóle. Ma być tak, że Jarosław Kaczyński po prostu, no to jest jego partia, on jest właścicielem, ale doszedł do wniosku, że te gwarancje jego bezpieczeństwa są jeszcze za małe i, i, i to się ma poprawić. Jest skazana na ścięcie w tej chwili jest grillowana Beata Szydło. Jest bardzo taki niepewny swojej pozycji Mateusz Morawiecki. Najbardziej nas bawi to, szanowni państwo, że Mateusz Morawiecki przychodzi do Jarosława Kaczyńskiego i pokazuje mu, że on najmniej przegrywa z najmniejszą liczbą punktów w drugiej turze z Donaldem Tuskiem. Tak... Przecież ty sam opowiadałeś, że jest fachowiec od Mister Powerpoint, był nazywany tak ale to, eksponę, ale to, to, ale to, Ale to jest tak, że przychodzenie do szefa i pokazanie, wybierz mnie, bo ja dostanę najmniejsze manto. To nie jest. Biesienku, czy mi się to kojarzy, to mi się kojarzy z rewelacyjnym filmem pana Machulskiego Wawang 2, kiedy ten naczelnik więzienia na Siklawie, któremu uciekł, uciekł najważniejszy więzień, przychodził z taką małą makietką więzienia i mówił, że będzie czarcia zapadka i tak i to właśnie to mi się kojarzy, że przychodzi Morawiecki do do Kaczyńskiego, pokazuje mu tą tabelkę i, i mówi właśnie, ja już mam tutaj, ja pokazuję, że jest świetny patent, ja jestem najlepszy na prezydenta. Tylko nie wiem, czy w tak, taki burzliwy sposób tam się odbywa ta rozmowa, i Kaczyński gnie tą, gnie tą, tą, tą kartkę wyrzuca, i, i Morawiecki zapłakany wychodzi z. Chyba nie. No, natomiast ta scena, ta scena mi się z tym kojarzy. Morawiecki przychodzący do Kaczyńskiego z tabelką, jakie ja mam szanse, jaki ja jestem dobry. No, szczególnie teraz, kiedy już tych jego najbliższych współpracowników biorą za mnie za głowę. Szanowni Państwo, pełna chwila napięcia tam na Nowogrodzkiej. Jest oczekiwanie, próba wyciągnięcia informacji, kto dalej. Że na celowniku prokuratury są teraz ludzie, którzy nie mają immunitetu. Czyli, że ci, co do których nie trzeba wynajmować po prostu... Nie trzeba zwoływać posiedzenia Sejmu, tak, nie trzeba tutaj przeprowadzać, wysyłać. Nie trzeba wysyłać wniosków o uchylenie immunitetu, a są to ludzie, którzy mogą za swoją wolność powiedzieć dużo. No, prawda jest taka, że Mateusz Morawiecki jest spanikowany. Polecamy nasz materiał na kanale. Rewizja ta panika wynika właśnie z faktu, że pan Kuczmierowski, gdyby poszedł na układ z prokuraturą, no to pana Morawieckiego nie ma i nie ma jeszcze paru innych osób. to jest zawsze ten problem czy Ci na których są papiery są wystarczająco zdeterminowani gotowi na to, żeby pójść siedzieć. To nie zawsze jest tak, że ci bo... Że ci po prostu, którzy mają wiedzę, są gotowi po prostu wziąć ten wyrok i przesiedzieć te 3-4 lata w więzieniu, w zamian za to, że może ich sojusznicy kiedyś im to wynagrodzą. To zawsze jest taka obawa. No na ten mechanizm szli panowie, uliczyli panowie Ziobro, panowie Kaczyński, stawiając zarzuty, które były kompletnie nieprawdziwe. Liczyli na to, że ludzie w tych aresztach się będą załamywać, bo przecież warunkiem przejścia przy, przy Tomka, przecież Tomek mógł wyjść natychmiast z, z, albo nawet nie iść do aresztu, wystarczyłoby tylko, żeby zaczął po prostu opowiadać rzeczy, które tam ci chcieli usłyszeć. Mhm. I, te, I tutaj jest sytuacja inna, to znaczy tutaj jest faktyczne przestępstwa, które. Prowadziły do transferowania ogromnych kwot pieniędzy, no i wystarczy jedna osoba, która pójdzie na współpracę z tych wszystkich ludzi zaangażowanych w przekręty, i jest problem. Stąd jest właśnie ta, ten pożar w burdelu już nie tylko wśród najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, ale ogólnie. Jest. Morawiecki nie wierzy w Dudę. Morawiecki ma swój pomysł, ale innych nie uratuje, bo Morawiecki dlatego chce, żeby już ruszyła ta procedura, że on ma zostać szefem partii konserwatystów i reformatorów. Tutaj uważa, że to kandydowanie i te już daleko że tak powiem, posunięte, te wszystkie już działania w tym kierunku zapewnią mu to, że Unia Europejska nie, da mu jakiś immunitet. Nie, nie, nie zgodzi się na to, będzie interweniowała w przypadku zdjęcia próby zdjęcia immunitetu mu w polskim parlamencie. To, to, to tak on idzie, idzie w tym kierunku, że no jeżeli zostanie tym szefem partii unijnej, no to, to już ewidentnie walki polityczne, bo, bo Morawiecki jest niewinny. No, Morawiecki stoi z dwoma nogami na ziemi wie, że. Rzeczywiście, no, prezydent Duda już pomóc mu nie może. Jakich by fikołków nie zrobiła pani Paproska, czego by nie opowiadała, że Duda może już uniewinić jeszcze nienarodzonych, no, czy, no, ale nie, nie da rady, on, on tego, tego już zrobić nie może. I Morawiecki na to liczy. No, Morawiecki jednak Janku liczy jeszcze na Niemców. I to jest dla pana, panie. On przede wszystkim na międzynarodowe. My na Mianku, że cały finansowe. czas y, powinno, powinno się rozstrzygnąć sprawę, o której y, trąbiłeś i tylko mówiłeś, dlaczego nikt nie chciał od Niemców odszkodowania za Volkswageny. Dlaczego? <grywki> Morawiecki mógł to zrobić i, i nie chciał. To jest niewątpliwie bardzo ważna, bardzo ważna sprawa, i teraz trzeba zobaczyć, kto będzie za to otrzymywał pewnego rodzaju. Y, profity i odpłatę. I tutaj trzeba się do tego ustosunkować, bo nie trzeba, było, nie trzeba było koniecznie występować o rzeczy, tylko które mają wyźwiek propagandowy, czyli o te reparacje, na którymi tam Molarczyk siedział i, i miał świetną wuchę przez tyle lat i wyliczył 6,5 miliona, 10,5 biliona. No, Kaczyński oczywiście opowiadał, że no, Niemcy będą musieli, no i wiecie państwo, jak Niemcy będą musieli dać. Teraz już to prawda, Szolc się wycofał i mówi, że będą dawali broń Ukrainie, bo y, no rozumiesz, jest... ja, no ale, jest... ale Janku, no po prostu pieniądze do wzięcia leżały i u nas no nikt tego nie wziął ani to wziął to, ale... ale ja, jeszcze dwa propos tego, co mówisz. Szokująca wypowiedź redaktora o bogusłowach roboty z trzeciego z TVP który powiedział, że złodziejstwo PiS w czasie pandemii i wojny to standard. I gdyby rządziła koalicja obywatelska, to pewnie też by kradło tak jak PiS. Powiedz Państwo, nie, to jest my, my, ja już myśmy kiedyś zwracali. A myślę że coś, coś pan, pan szoros ma do powiedzenia. Dlaczego trzymają pana hrabotę? Ja, ja się, się, się... Ale mnie, mnie to w ogóle, mnie to w ogóle ciekawi. E... Ja powiem tak, ta, ta gazeta w ogóle, gazeta, bo ja tam pracowałem, w sensie w tej samej grupie kapitałowej i tam jest cały czas gigantyczny potencjał, którego nie wiadomo dlaczego nikt nie realizuje. To znaczy Rzeczpospolita ze swoim zespołem redakcyjnym i nawet częścią telewizji internetowej mogła już 10 lat temu wystartować z projektem RP24 i po prostu być konkurencją dla TVN-u, dla TVN24 mieć po prostu własny kanał YouTubeowy, internetowy, de facto własną telewizję informacyjną. Sami wrzuciłem wtedy od razu pomysł, że przecież nawet nie musicie robić poranku, nie musicie robić poranków, bo wystarczy, że po prostu kłasz po prostu kamerę i nagrywasz, jak dziennikarze przystępują do pracy, jak jest, jak jest prowadzone kolegium, kolegium. To oczywiście trzeba byłoby trochę Przepraszam. Właściwie jak świetnie zorganizować dział miejski, miałeś świetny pomysł w jakimś Tak, ale nie, nie, ale to Tomek... To, to, nie mówił, ale... nie, to jest, to ja mówię tylko o pewnych... To projekt był. Powiedziałeś po prostu o tym, czy jest tam właściciel. No, gdyby właściciel się pochylił nad projektem, no to Rzepa jest po prostu od lat zabiedzonym... Traci tak. pieniądze cały czas. Tak, czyli znaczy jest, nie, jest niewykorzystanym po prostu, niewykorzystanym zasobem że mając taki, taki potencjał tego nie robią. Natomiast tutaj dla mnie mnie szokuje i tylko nie tylko mnie, bo to internauci zwrócili upowiedź na wypowiedź roboty. Wiesz, to, jest to, to jest to akceptacja, że złodziejstwo PiSu nie jest niczym niezwykłym. Jest właśnie niezwykłym, dlatego że PiS przekroczył wszelkie granice. To znaczy, wszyscy kradli, ale nikt, żadna ekipa nie kradła tak jak PiSu. To wszyscy kradli to było na tej zasadzie, że zawsze było jakiś tam nepotyzm. Ale nigdy nie było nepotyzmu na tą skalę. Zawsze była nadużywanie władzy polegające na tym, że. Chcemy dawać swoim stanowiska, ale nigdy nie było tak, że zatrudniano ludzi, którzy w ogóle nie przychodzili do roboty. I że, że zatrudnienie polegało tylko i wyłącznie na tym, że wysyłano im pieniądze, że oni się nawet nie logowali do komputerów co po niektórzy, że tylko i wyłącznie sprawdzali, czy tam pieniądze im przeszły na, na tego. Takich rzeczy nie było, takiego złodziejstwa nie było. Ale bo zaczęliśmy od pożaru, po, po, od pożarów w bordelu, no, jest. Yy, ja powiem Państwu tak, oni e, dlaczego zrobiliśmy ten materiał, bo tam jest taka sytuacja, że wystarczy w tej chwili jeden e, klocek wyjąć. Wystarczy, że ten Marcin e, Romanowski przegra tą bitwę o wolność i pójdzie siedzieć. Wystarczy jeden, po prostu, jeszcze jeden taki tego już. Ja przypomnę, że oni się też proszą o jakieś e, z tego, no bo mamy pana Michała Wosia przepraszam, leci sobie przy, przysłowowe kulki, to znaczy panowie wystąpili o zgodę na postawienie mu zarzutów, ale nie wystąpili o zgodę na przykład na doprowadzenie go i na wniosek aresztowy i efekt jest taki, że koleś po prostu nie odbiera od nich pism i, ma, i, i leci sobie w cztery litery z nimi. I nie, nie, nie mają jak go, nie, nie mogą wobec niego zastosować środków, bo bo, bo dalej immunitet obejmuje, obejmuje to, to że, że po prostu nie można się do niego dotknąć, tylko jak widzicie państwo, można, można prowadzić sprawę, ale, ale jeżeli chodzi o jakieś zastosowanie wszystkich środków, tych środków, które no, my na, jesteśmy codziennie na nie narażeni, może i słusznie, no bo to tak, to tak to każde państwo funkcjonuje. Jeżeli zrobi się coś złego, no to wtedy. Naturalne jest, że normalne organa ścigania, nie popychane przez gnoma z yy, Nowogejskiej, czy tam innych tych przestępców, złodziei, których pan hrabotał, że to jest normalne, że to jak najbardziej, to, to jest wszystko w porządku. I gdyby byli inni, to też by tak robili. A, a gdyby pan był, to też by pan tak robił. Wynika z tego, czy nie? No, Zajomałby by, by pan te, te respiratory, te maseczki, no, jak jest okazja, nie? No ja bym nie wziął. Jednak zabrałby pan też sztuczne półto dziadkowi, wynika z tego z tego dowcipu, tak? Bo jaki jest, no to, to, prawda? Ja się dziwię, panie redaktorze, no, pan taki doświadczony człowiek i, i... No Janek, zaszukowałeś mnie teraz. Przepraszam, że ja zmieniam temat, ale no nie, no kurczę, to się nie dzieje. Co, co, co z tym się dzieje? Stanowski wychodzi, oblewa się yy, szambiarką, dalej jeszcze to... Yy, Dobre, Dalej to powiela, powiela robi, robi jakieś dyskusje, wiesz, z panią panią Sarną, która go po prostu batorzy, no batorzy, no ja rozumiem bija, ale go batorzy, no tak publicznie kładzie się sam w dyby na rynku i mówi, dobra, no to okej, ja już idę sam, no, nie, no dziwię się, ale nie, nie, ma, nie ma problemu. No i pan Hrabota teraz wychodzi, no w zasadzie jak jest, można coś yy, zabrać, to, to, to każdy by wziął, nie? To, to Jaki to problem? Każdy by wziął, no ci, 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 czy no każdy, no leży, to jak nie wziąć, nie? Na no takie respiratory, co tam do respiratory? Nie, nie, szanowni Państwo, przepraszam, ale, ale no, ja tak za panią Jopek i ja wysiadam. Nie, <laughs> ja, ja, ja wysiadam. Ta, ta piosenka jest, jest rewelacyjna, prawda? Nie, to, to, to chyba macie rację, że niektórzy, którzy próbu, próbujecie wyciągać mi wiek, tak, ja już jestem bardzo stary, tak, tak. Znaczy, może nie jestem dziadek, bo jakby jeden z drugim tych ubliżaczy, którzy spoceni siedzą za klawiaturą, nigdy na sali treningowej nie byli, to by się jeszcze obsmarkał, jakby chciał podyskutować ze mną. No, tak, ja by nie, nie, ja się do tego nie nadaję, szanowni państwo. Nie. Powiedziałeś, Janku, coś, co rzeczywiście pokazuje ten pożar burdelu i ten pożar w burdelu się rozszerzy. Nie? te Ale ma, mamy też pana Adama Gwie, który został e, byłego wiceministra PiS z ramienia e, z byłego wiceministra energii z ramienia PIS, który, którego sprawa została skierowana do, do sądu. To też jest niby nic, bo ta sprawa jeszcze zarządów PIS-u wybrzmiała. Natomiast no jest, yy, 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 to jest, ja bym tylko zwrócił uwagę, że, yy, bo to jest taki, no facet jest mniej kojarzony, ale został, dostał zarzuty na początku grudnia 2023 roku a akt oskarżenia został skierowany teraz do sądu. To nie jest źle jak na Polskę 8,5 miesiąca, ja oczywiście jestem za tym, żeby, te, żeby to było jeszcze szybciej. Przede wszystkim to jest, nie, to jest niezgodne z prawem i niehumanitarne, że że, że te, te sprawy w ogóle nie są w żaden sposób konsumowane. Weźmy na przykład sprawę, którą próbuje ci pani Siwiec zrobić, która dokonała zatrzymania bezprawnego zresztą Chociaż nie ma decyzji sądu w tej sprawie, ale wcześniej czy później będzie, cztery lata temu. I do tej pory sprawa w żaden sposób no, nie wyprowadził. Od od tak, tak, ale nie ma, nie ma żadnej, nie próbuje tego nawet skierować do sądu. No bo wiadomo, że nie ma z czym, nie ma z czym iść do, do, do tego sądu. Janku, no Giertych pojechał i te kłamstwa powielane przez całą część tego, tego, tej, tej grupy Jarosława Kaczyńskiego odnośnie mecenasa Giertycha, że są tam jakieś nowe zarzuty, czekają, nie wiadomo co się dzieje, no coś strasznego, mecenas się boi, wziął, pojechał, dobra jestem, słucham, co się dzieje, no i co, nie ma nowych zarzutów, nic nie ma i co teraz nagle? No i co wyjdzie, taki wójcik powie, teraz Giertych się boi przyjechać, nie bo był. Nowe zarzuty? Nie, bo nie ma. Czyli o czym teraz? będzie mówił o czymś innym. No, dziadosz tak, dziadosza nie potrafi zamknąć, bo dziadosz czterej, czterej ma, problem, ma problem. Ma problem, dziadosz Zabił kobietę na pasach, tak, Od 4,5 roku nie ma żadnej decyzji. No, Janku, no to, tak, tak to wszystko funkcjonuje. No, wydaje się, że pan, pan minister Bodnar zaczyna już z tym jakoś ruszać. No Może te... Posypać piachu trochę, bo jak, jak nie może pociąg ruszyć, no to tam są takie zbiorniki, gdzie wpisuje sypie się piach. No, nie tak jak nasz kolega Nisztor mówi, że piasek w tryby, w tryby nie będziemy sypać, ale na te szyny może, żeby nie buksowały koła, to posypiemy. Szanowni Państwo. No... W każdym razie e, dzieje się, płonie ten nasz burdel. To znaczy nie nasz, ich burdel. Nie nasz, Janek nie nasz. Natomiast. Y, znaczy, my, mnie te, te kurwy nie interesują, naprawdę nie. To, jest, <grym> to jest. znaczy mnie, mnie, to, wiesz, mnie to ciekawi, kto tam, kto tam, wiesz, w, w, Ja w, w, mogę stać przy drzwiach czy pod oknami, patrzę, jak oni ja wypadają. chcę zobaczyć, kto wypadnie, albo kto wyskoczy. Tak, to bardzo chętnie obejrzę. Kto tam, był, kto, <grym> kto tam, kto tam korzystał z usług, tak. szanowni państwo. Historia ekspert w dobrych kioskach, w dobrych kempikach, szanowni państwo, tutaj jest o tym, jak naprawdę wyglądała obrona Westerplatte, o zdrajcach w pióropuszach, którzy pomagali armii amerykańskiej bić swoich pobratymców. Jest o tajnej religii Hitlera. Chcecie się dowiedzieć, w co naprawdę wierzył Hitler, bo nie był chrześcijaninem, nie był też poganinem, jak spora część jego ekipy. Polecam też, jak złupiliśmy Wikingów. To jest wiodący tam temat numeru historii na weekend. W 1135 roku nie Wikingowie najechali Słowian, tylko Słowianie, Polacy złożyli wizytę Wikingom. Co właśnie pokazuje, szanowni Państwo, że nasi, nasze praszczury, bo to trudno mówiąc, Polacy, w odniesieniu do, do tych, no to nie, nie bali się. Nie, po co tak. żeśmy krzyżaków zapraszali? My byśmy zadali. Tak, ja, myślę, ja, myślę, że ich, że ja, ja myślę, że to jest legenda. Ja, był taki tekst tak. u nas, że Konrad Mazowiecki jest wrobiony w zaproszenie krzyżaków, bo oni po prostu się sami pojawili i w pewnym momencie po prostu ogłosili, że, że ktoś ich zaprosił. To tak? oni tak? że Tak, tak to było. A potem przyszli do, do papieża, że oni mają tutaj pismo, no a przecież my jesteśmy zakon na świętej Marii Panny, kto by nas podejrzewał, że my kłamiemy. No. Szanowni Państwo, znikający kanał sueski, wyobraźcie sobie kulisy prace iluzjonisty pewnego dla brytyjskiej armii. No, Tomku. Panie Jarosławie Kaczyński, pan Jarosławie, po 17.30, pan naprawdę ma olbrzymie osiągnięcia jako wiceprezydent, bo pan, to pan tak mówił, wicepremier ze spraw Bezpieczeństwa. Wie pan, dlaczego pan ma takie osiągnięcia? No, do dzisiaj jest tu pokłosie tych pana działań, to widać. Wie pan, bardzo się cieszę z pana pułkownika Siewiery, bo pan pułkownik Siewiera rzeczywiście był organizatorem spotkania prezenta Dudy razem z premierem Donaldem Tuskiem no, na tej korwecie Kościuszko. Niech pan pomyśli, bo zrobił to fachowo pan pułkownik pan, pan, pan Siewiera, żeby nikt nie posłuchał. Rozmowa była ściśle tajna na wybrzeżu, na okręcie wojennym, polskim okręcie wojennym. Niech pan pomyśli. Do jakich pan doprowadził tutaj standardów, do czego, co się dzieje, że żeby spokojnie mógł porozmawiać premier z prezydentem, muszą po cichu, potajemnie, w wielkiej naprawdę tajemnicy spotkać się na okręcie wojennym, żeby to, co pan zrobił, jednak nie miało miejsca, czyli tutaj pan otworzył Polskę dla tych, tych szpiegów, dywersantów, tego, tego całego. Ksyństwa. Pan to po prostu otworzył. I teraz, żeby naprawdę było bezpiecznie, to trzeba używać takich metod, że prezydent z premierem muszą się konspirować w Polsce, żeby spokojnie pogadać. To jest pana wina, panie Kaczyński. To jest pana wina i pana tej ustawy o ochronie ludności, tego, że pan siadał razem z premierem Morawieckim w tym samym miejscu przy stole. Pan sobie sam wystawił to oskarżenie, bo wie pan, wystarczy te zdjęcia zestawić i zapytać, kto tu rządził. Naprawdę, to no, tylko o to zapytać. Panie Kaczyński, pan żeś tam tych małych łapek pan żeś tam nie maczał. Panie Kaczyński, mam nadzieję, że Polska wróci na normalne tory. Już nie będzie musiał premier z prezydentem, żeby spokojnie porozmawiać. Nie wiem, używać takich, rzeczywiście profesjonalnie. Panie pułkowniku, gratuluję. Profesjonalnie zorganizowane. Udało się wam to. Nie było paparacji, nie było żadnych przecieków. I Russcy nie wiedzieli. Do więzienia, panie Kaszzyński. Do więzienia. Właśnie no, za. A my, no my mówimy do zwalczania.